Witajcie, moi drodzy! To znowu ja, Monika i kanał perfumowy Orient Express. Moi drodzy, chciałabym Wam bardzo serdecznie podziękować za bardzo miłe, wręcz entuzjastyczne przyjęcie mojego ostatniego filmu o francuskach i w ogóle moich ostatnich filmów. Bardzo dziękuję za wszelkie miłe, serdeczne, inspirujące komentarze. Ten temat badam dalej, bo bardzo mnie to interesuje. Sprawia mi to po prostu kobiecą, taką namacalną przyjemność yy, oglądanie tego stylu, czytanie o tym, czytanie również o perfumach francuskich, które są modne w Paryżu. I moi drodzy, poprzez to nabrałam większej odwagi do noszenia klasyków, do noszenia tak zwanych zapachów vintage'owych. Myślę, że nie będę się już bać używać zapachów vintage'owych. Jeżeli nosi je Paryż, to dlaczego ja miałabym się tego bać? I wczoraj, moi drodzy, testowałam zapach z 1919 roku, Mitsuko Garlena. Testowałam go już wiele, wiele lat temu, ale wtedy miałam taki, wiecie, większy dystans do, do, do zapachów retro, bałam się ich troszeczkę. Ale Mitsuko to jest legendarny zapach. Powstał jeszcze przed Szalimarem. I mamy w nim między innymi nuty brzoskwini połączone z runem leśnym. Jest zmysłowy, przebogaty, na mojej skórze taki tłuściutki. I stoi za nim również bardzo ciekawa, piękna, orientalna legenda. Także spodziewajcie się osobnej recenzji Mitsuko Garlena, ale również Femme de Rocha, bo jest to zapach po prostu genialny i legendarny. Moi drodzy, ale nagrywam to postscriptum jeszcze z jednego powodu. A, mitsuko jest naprawdę mocarne. Moi drodzy, chciałam nagrać to post-skryptum jeszcze z jednego powodu, dlatego, że zapomniałam powiedzieć o dwóch sprawach, i one nie dają mi spokoju. O dwóch sprawach dotyczących oczywiście francuskiego stylu. Po pierwsze, moi kochani, francuski na tyle dbają o. Naturalny wygląd, naturalny look, że zwykle rezygnują z podkładu. Nie używają podkładów, używają zwykle kremów BB albo korektorów, i to w dodatku punktowo. Często noszą po prostu twarz sote. Kolejną sprawą dotyczącą francuskiego stylu jest to. Że bardzo źle widziane jest epatowanie nagością, taką wulgarną nagością, epatowanie taką seksualnością bardzo wprost. To ma miejsce na Instagramie, na TikTokach. Możecie to też obserwować, nie wiem, w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych, gdzie kobiety pokazują wszystko i jest wszystko takie bardzo wulgarne, dosadne. We Francji jest to bardzo źle widziane. W bardzo złym smaku, i naprawdę ludzie bardzo źle reagują na tego typu wygląd, na tego typu epatowanie wulgarną seksualnością. We Francji obowiązuje taka żelazna zasada. Pokazujesz albo górę, albo dół, czyli jeżeli masz świetne nogi, pokazujesz nogi, zakładasz mini bądź shorty. Natomiast jeżeli masz ładny dekolt, czy plecy, czy ramiona, pokazujesz tutaj, odsłaniasz górę ciała. A dół jest zakryty. Myślę, że jest to świetna zasada dla nas wszystkich. Może nas to naprawdę zainspirować, ale również to, że według francuskiego stylu y, kobieta zmysłowa, elegancka, tajemnicza to taka, która więcej zakrywa niż odkrywa. Jeżeli odkrywa, to robi, w to, to, robi to w taki wyrafinowany sposób odrobina, wiecie, nogi, która gdzieś tam wystaje w rozcięciu spódnicy, albo powiedzmy kawałek tutaj ramion, na których narzucony jest, nie wiem, sweterek czy chusta. Yy, także yy, myślę, że one naprawdę mają dobry styl. Francuski naprawdę mają dobry styl. Chociaż oczywiście to też nie jest tak, że każda kobieta, która żyje w Paryżu czy we Francji, ma ten taki super styl. Oczywiście w każdym kraju, wiecie, znajdują się osoby, które dbają o siebie, czy też osoby zaniedbane. Ale mówimy tutaj o pewnym trendzie, o pewnych dob o dobrych nawykach, o trendach, o tym, co jest dobrze, mile widziane. I generalnie francuski styl jest naprawdę bardzo ciekawy i bardzo inspirujący. Dlatego zamieściłam na społeczności, yy, nie wiem czy już o tym mówiłam, bo nagrywam to drugi raz, na mojej społeczności zamieściłam galerię zdjęć, gdzie prezentuję wam trzy francuskie ikony mody. Trzy słynne kobiety, i pokazuję Wam tam ich ulubione perfumy. Także zapraszam serdecznie, moi drodzy, i to by było na tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia już niedługo.